Dałeś sobie radę w trakcie pierwszej misji, Crenshaw. Dzięki temu zyskamy reputację liczącego się gracza na polu wojskowości. Zatwierdzam twoją promocję na dowódcę szwadronu. Gratulacje, Crenshaw. Powodzenie w operacji na Bliskim Wschodzie pomogło naszemu działowi pozyskiwania klientów w podpisaniu nowych kontraktów. Jeden z nich dotyczy pracy dla Dyrektoriatu Pokojowego Narodów Zjednoczonych. ONZ zaoferowało nam próbny kontrakt na zapewnienie wsparcia powietrznego dla Unii Afrykańskiej. Unia toczy krwawą wojnę z buntowniczą, partyzancką armią Ludzi Boga, dowodzoną przez byłego lokalnego przywódcę generała Akuje. Rozkazy są jasne. Macie przeprowadzić ataki powietrzne na pozycje buntowników na południe od stolicy. Zniszczycie szereg celów wojskowych i obiektów w obrębie strefy walk. Po raz pierwszy będziemy działać pod egidą Narodów Zjednoczonych. To fantastyczna szansa dla naszej firmy. Rebelianci dysponują szwadronem myśliwców na pobliskim lotnisku, a więc możecie się natknąć na wrogie samoloty. Jeśli nie ma pytań, możecie się rozejść. Powodzenia i udanych łowów. Lot Kosiarz, tu Wyrocznia. Mam was na radarze, kurs 090. Odległość 20 mil. Nie wykrywam wrogich kontaktów. Lot Kosiarz przyjąłem. Zero zagrożeń. Czekajcie na szczegóły misji z dowództwa. Waszym pierwszym celem będzie szereg magazynów z paliwem i pojazdami. Są one kluczowym wsparciem logistycznym dla Armii Ludzi Boga. Zniszczenie ich utrudni buntownikom działania w tym rejonie. Przyjęliście, Lot Kosiarz? Słyszymy cię, Lima Charlie. To coś więcej niż zwykłe bombardowanie obozu buntowników. Musimy zadać poważne straty, załatwić generała Akuje i skończyć z całą operacją. Lot Kosiarz, pamiętajcie, aby zaatakować cele naziemne bombami grawitacyjnymi. Pociski zachowajcie na cele powietrzne. Naprowadź celownik na cel naziemny i zrzuć bombę. To zagwarantuje trafienie. Nie musisz nam robić wykładu, Wyrocznio. Wiemy, co mamy robić. Magazyny buntowników pojawiły się na waszych tak mapach. Udanych łowów. Widzimy magazyny. Pociski uzbrojone. Natychmiast wchodzimy. Hej, Gaffer, dlaczego używamy zwykłych bomb? Przecież to średniowieczna technologia. Bo są tanie, niezawodne i zamieniają kilka celów w jeden ogromny krater. Teraz czaisz? Te bomby wcale nie są takie stare. Może brakuje im finezji, ale są efektywne. Kosiarz 3-1. Pierwszy cel załatwiony. To już ostatni magazyn. Kosiarz, przejdźcie do kolejnego punktu nawigacyjnego i rozpocznijcie atak na obozy buntowników. Roger, Wyrocznia. Obozy buntowników na 014. Wyrocznia, tu Kasper. Osiągnęliśmy kolejny punkt nawigacyjny. Widzę przed nami mnóstwo celów. Przyjąłem, 3-1. Macie pozwolenie na zniszczenie wszystkich celów naziemnych zaznaczonych na tak mapach. Przyjąłem, Wyrocznia. Zaczynamy atak. Magazyny buntowników. Dowódco klucza, uwaga. Możesz wydawać rozkazy swoim jednostkom, by zwiększyć ich wydajność. ERS wyświetli na ich HUD-ach jednostki, które mają zaatakować. Jesteśmy z tobą, Crenshaw. Powiedz tylko słowo. Dobry strzał. Broń w drodze. Zniszczony. Lot Kosiarz, uwaga. Wykrywam wzmożoną aktywność w kilku obozach buntowników. Wygląda na to, że zamierzają jak najszybciej ewakuować cenny sprzęt z tego regionu. Bezpośrednie trafienie. Magazyny zniszczone. Szacujemy, że opuszczą strefę bojową za około 20 minut. Musicie w tym czasie zaatakować i zniszczyć jak najwięcej konwojów. Wykrywam baterie przeciwlotnicze tuż przed wami. Możecie atakować. Robi się. Natychmiast atakujemy. Dobra robota, dowódco klucza.
Uwaga, lotkosiarz! Mam klucz wrogich samolotów przechwytujących, zbliżających się do was z dużą prędkością. Uważajcie, to raczej nie są amatorzy. Zrozumiałem, kontrola. Będziemy uważać na tych bandytów, ale zajmiemy się celami na siebie. Prosto w cel. Pojazdy wroga zniszczone. Wyrocznia, mam wrogie jednostki poruszające się wzdłuż rzeki. Chyba się śpieszą. Widzę też małe łodzie transportowe przewożące coś przez rzekę. Jakie rozkazy w tej sprawie? Zrozumiałem. Cele potwierdzone. Możecie atakować. Rozumiem, wyrocznia. Atakujemy. Kosiarz 3-1. Mam kontakt z drogowym z dużą bazą motorów. To dowództwo rebeliantów 3-1. Atakujcie bez rozkazu. Prosto w cel. Obóz szkoleniowy zniszczony. Totalne pucho. Cel w zasięgu strzału. Podpalenie potwierdzone. O rany, niektóre bezzałogowce pilotują się lepiej niż ten gość. Kasper, wolę zestrzeliwać amatorów niż was. Naprawdę. Trzecie, wciąż widzę cele w dole rzeki. Musimy je załatwić. Widzę wozy rebeliantów na drodze. Na 12. To już ostatni bandyta. Nie tak szybko, kosiarze. Wciąż wykrywam bandytów. Walka się nie zakończyła. Wiedzieliśmy, że idzie nam za dobrze. Dzięki, będziemy uważać. Cel zniszczony, łatwy strzał, kapitanie. Potwierdzam czyste odpalenie. Dobry ostrzał, konwój zniszczony. Cel namierzony. Powodzenia. Strzelać bez rozkazu. Bandyta na ogonie. Złam szyk. Cel namierzony. Wrogi okręt goni rakietami. Dobra robota. Pocisk, idź przynęte dowództwo klucza. Możesz odetchnąć. Tu kosiarz 3-1. Baza rebeliantów została wyeliminowana. Powtarzam, baza rebeliantów zniszczona. Wyrocznia potwierdza 3-1. Świetna robota. Tak się nie powiem. W cel! Magazyn paliwa zniszczony. Cel w zasięgu. Broń odpalona. Prosto w cel. Pojazdy wroga zniszczone. Lotkosiarz, uwaga! 15 minut do punktu bingo. Powtarzam, za 15 minut musicie zawrócić i wracać do bazy. Widzę obóz rebeliantów. Tu kosiarz 3-2. Kontakt wzrokowy z fabryką broni buntowników. Przyjąłem 3-2. Chcę atakować. Rozwalić.
Broń namierzona. Wykrywam stanowiska przeciwlotnicze wzdłuż trasy przelotu. Wyeliminujcie je. Przyjąłem. Zajmiemy się tymi działkami przeciwlotniczymi. Dowódco Kosiarza, uwaga! Wciąż wykrywam aktywne cele w fabryce broni. Ponówcie atak na cele. Lot Kosiarz, uwaga! Widzę, że tylko 50% celów buntowników zostało zniszczonych, a kończy nam się czas. Musicie się bardziej skupić na celach misji. Słyszymy cię, wyrocznia. Pracujemy nad tym. Bezpośrednie trafienie. Cel naziemny zneutralizowany. Trafienie. Punkt kontrolny zniszczony. Broń w drodze. Kosiarz 3-2. Widzę, że około 75% celów buntowników zostało zniszczonych. Potwierdzacie? Wyrocznia przyjęła. Rejestrujemy skuteczne trafienia w wasze cele. Tylko tak dalej. Załatwiliśmy większość ich jednostek. Buntownicy w najbliższym czasie nie będą w stanie rozpocząć większej ofensywy. Dowódco Kosiarza, zwróciliście na siebie uwagę wroga. W powietrzu jest kolejny grup myśliwców przekazujących. Zmierzają w waszym kierunku. Wyglądają groźnie. Uważajcie. Bomba zrzucona. Bezpośrednie trafienie. Mam kontakt wzrokowy ze składem paliwa rebeliantów. Zamierzam garnizon buntowników na 12. Wystrzelili pocisk. Rzuć flary i odbij w prawo. Cel zniszczony. Dobry strzał. Broń pod trafieniem. Garnizon rebeliantów zniszczony. Kosiarz, marnujesz czas i uzbrojenie na myśliwce. Znieść cele naziemne. Broń odpalona. Że Crenshaw trafi. Słyszysz, Crenshaw? Tu się grał sporą kasę, nie zawiedź mnie, chłopie. Kosiarz 3-1. Cel wyeliminowany. Powtarzam, fabryka broni już raczej nic nie wyprodukuje. Przyjąłem 3-1. Kontynuujcie lot do następnego celu. Mam kontakt wzrokowy z centrum dowodzenia wroga. Celne trafienie w jednostkę naziemną. Chyba już po niej. Broń w drodze. Cel zniszczony. Ładny strzał w cieniu. Permanentnie wyeliminowanych. Tu Kosiarz 3-1. Mamy wracać do bazy czy kontynuować walkę? Czekamy na rozkazy. Kosiarz 3-1, czekajcie. W tej chwili widzę bandytów startujących z lotniska przy waszych pozycjach. Macie przechwycić i zidentyfikować wszystkie samoloty w okolicy. Przyjąłem wyrocznia. Zaczynamy przechwytywanie. Odbiór. Ja tu Kosiarz 3-2. Mam kontakt z bandytami. Widzę klucz myśliwców eskortujących cywilny odrzutowiec. Kierują się na kraniec strefy bojowej. Co mamy robić? Lot Kosiarz. Wywiad sugeruje, że ten odrzutowiec to prywatny samolot generała Ikuje. Możecie wyeliminować eskorty, ale odrzutowiec nie może zostać zniszczony. Przyjęliście? Lot Kosiarz. Przyjęliśmy. W tej chwili atakujemy eskortę. Bez odbioru. Uwaga. Cel w zasięgu strzału. Skrzydło się tym zajmie. Uwaga, szpot! Odbija lewo! Wybierz strefę 4 i złap szyk! Odbija!
linia w prawo. Namierz tego gościa i załatw go. Broń namierzona. Od tego nie trzeba się już martwić. Dobry strzał. Do diabła, ci frajerzy nie wiedzą jeszcze z kim zadarli. Twardziele z was, co? Chodźcie, zaraz was załatwię. Lot Kosiarz, samolot generała zbliża się do krańca strefy bojowej. Zalecam natychmiastowe zwiększenie prędkości i przechwycenie go. Uniknięto pocisku. Jeden z twoich ludzi zniszczył kolejny cel. Uważaj, żeby nie wygryzł cię z roboty. Odpalenie potwierdzone. Cel namierzony. Ten uważaj na plecy, dowódco. Lot Kosiarz. Zwiększyć prędkość. Samolot wyrocznia, tu Kosiarz 1-1. Wszyscy bandyci zestrzeleni. Na radarze czysto. Pilocie rebeliantów, tu samoloty Artemis lecące na twoim skrzydle. Natychmiast zmień kurs na 1-2-0 albo otworzymy ogień. Lot Kosiarz tu wyrocznia. Potwierdzam, samolot generała zmienia kurs. Idzie po sznurku. Eskortujemy go teraz do strefy bojowej. Kasper bez odbioru. Dobra robota, lot Kosiarz. Dowództwo lotu zostało zawiadomione. Po wylądowaniu czeka was dokładny raport bezpieczeństwa. Potwierdzam, opuśćcie strefę bojową i wracajcie do bazy. Misja wykonana. Udało nam się pojmać Akuję i pokrzyżować szyki HLB. Za doprowadzenie generała przed Trybunał Sprawiedliwości ONZ należy wam się spora premia. Wracajcie do TOC i złóżcie raport. Bez odbioru. Nieźle jak na pół dnia roboty, co szpon? Całkiem nieźle.